Witam serdecznie, Patryk Łasik z tej strony, a dzisiaj rozpoczynamy kolejne spotkanie biało-czerwonych w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. Teraz hymn, składy. Skład Polski, numerem 1 Szczęsny, obrona 17, Puchacz 3, Dawidowicz 18, Salamon 15, Gumny, w pomocy 27 Frankowski, Wasiliński 6, Trzymański 16, Skóraś, a atak to 9 Lewandowski i Świderski z numerem 11. Skład reprezentacji Albanii, Berisha, obrona Uzuni, Weseli, Dzimitsi, Kumbula, Hyszaj, czyli pięciu, pomoc Kallaku, Memuszaj, Abrashi i w ataku Manaj czy Kaleshi, formacja 5-3-2. Teraz się rozpocznie to spotkanie. Rozpoczyna reprezentacja Polski przy piłce Salamon. Podanie do Skórasia. Skóraś stracił piłkę, ale tam jeszcze był faul. I z czego pierwsza w pierwszej minucie. A i teraz pierwsza akcja reprezentacji Albanii. Polacy na pewno walczą o wygraną, bo aktualnie są ostatni w tabeli. No Albania nieco wyżej od Polaków. Wrzutka do Lewandowskiego. Nie ma gola, jeszcze Damian Szymański, Gumny, Skóraś, zagranie do Gumnego, Gumny i teraz odbita piłka, podanie do Szymańskiego, Zieliński, ale piłka zablokowana przy piłce Albania, Hyszaj. Teraz akcja Polaków, Lewandowski strzał z daleka, blokują to Albańczycy, Abrashi. Też kompletnie inna obrona, w obronie Dawidowicz z Salamonem, wcześniej był Bednarewski, biorę gol! Lewandowski 1-0. Świetna akcja, zagranie, nie wiem, Szymański, to był Zieliński, Lewandowski, strzał, piłka odbita od słupka, mamy 1-0. Zmiana za Balaja, za Cikalesiego wchodzi Balaj. Jest dośrodkowanie, jeszcze Puchacz, Szymański, nie ma gola, jeszcze Świderski, podanie do Frankowskiego, mógł tam zagrywać nadbiegającego Puchacza, Berisha broni, Damian Szymański, Zieliński, Świderski nad bramką. Nie udało mu się, więc musiał wycofać do Szymańskiego, zagranie do Skórasia, Skóraś Gumny. Gumny trochę tam pobiegł, próbował jeszcze, ale to skończy się rzutem z autu. Gumny, Skóraś, Frankowski, Szymański, do Frankowskiego! I to był dobry strzał, będzie kolejny rzut rożny dla Polaków. Frankowski, teraz on się okręcił. Dużo znalazł tam wolnego Zielińskiego, Zieliński, Piotr Zieliński, Robert Lewandowski, niewiele brakowało, a byłoby 2-0. Na spokojnie, Mikołaj Zalewski na lewej obronie, no to jest coś niespotykanego, tam był jeszcze faul na reprezentancie Polski, na Robercie Lewandowskim. No i Świderski, ale niepotrzebnie to puścił, jednak gol! 2-0! No kuriozalna sytuacja, ale bramka pada, także no jest się z czego cieszyć. Chociaż przypieczętowali to zwycięstwo na Stadionie Narodowym. Przecież to w piątek, no już będzie koniec. Będzie już koniec, Polska wygrywa 2-0. No, także przełamanie.